Rozpocznij nagrywanie. Dzień dobry w kolejnym odcinku z Łosiny. Dzisiaj Łosina ma. I tak. I pokażę wam za chwilę, co się stało z tyłu. Ale to za chwilę. A dziś zaczynamy kosić słonecznik. Także no. Ja sobie klasem ręcznie pokoszę. A na fendzie leci ten. CP. Cosplay. Na fendzie leci cosplay, a ja sobie klasem sam pokoszę, bo klas ma większy zbiornik, ale to nie dlatego. No po prostu chcę sobie pokosić trochę tego słonecznika. I tu się zrobił taki big field. A tu czemu nie jest zasiany? Sam siad? Coś się odwalił? No tu się taki big field zrobił z tego względu, że... No trzeba te pola będzie pokupywać powoli. Teraz zbieramy na tutaj na pole numer... 50 zbieram, ale po zimie będzie mnie stać. A mam 8500, ale kupiłem sobie panel słoneczny. Tak, i on daje 820 zł na godzinę. No ale stał się tutaj ten big field, co robił się, no bo tutaj ten miedza była, tutaj. No to chyba niedosiane trochę. I tutaj była miedza, jak pamiętacie? No i... oczywiście już sobie na łosie tam chłop. Tak wam pokażę, tylko wyłącz wapno, bo o, takie wielkie pole się stało teraz. 20 i tu było 21 hektarów, a tu też było chyba około 21 hektarów, czyli tu 4. O to, to jak 45 hektarów, to jest to upadnie. Dobra, lecę, bo mi trochę ideal odskoczył. No i... skąd miałem pieniądze na ten panel? Wziąłem sobie kredyt, dopłaciłem sobie troszeczkę kredytu, wziąłem więcej. Dobrałem, można tak powiedzieć, i no. Stwierdziłem, że jak postawię panel, to mi się to bardziej będzie opłacać, bo teraz będzie dużo kręcenia czasu. No jeszcze ewentualnie jeden, ewentualnie odcinek ze siebie się może zrobić. Albo nie będę robił tego odcinka z siebów, jeżeli zrobię na live. Jeżeli zrobię na live siewa, a ten. Tak można zrobić, że zrobię sobie na live siewy, a po prostu odcinek. Nie odcinek, tylko ten. No a odcinek zrobi się z zimy, bo z zimy będzie dużo do sprzedaży. Będzie 438 pszenicy. Prawie 400 jęczmienia do sprzedaży ton. I 300 ton prawie rzepaku, także kasy będzie od chuj dużo. Jak chcę zobaczyć, jak ten panel sobie będzie jeden radził. Drugiego nie stawiam na razie. No po pierwsze mnie nie stać, a po drugie nie wiem, czy będzie konieczność drugiego panelu. Właśnie jak tam cena mleka, bo mleka nie sprawdzałem dawno. 200, no to w zasadzie można by było sprzedać. Bo... o, gnoj... właśnie odcinek z gnojówki miałem zrobić, bo mam dużo gnojowicy. 21 tysięcy litrów mleka. No w zasadzie można by było coś tam sprzedać. Tego mleczka. Dobra. Tylko on chyba coś tak za... aha, bo jeden lewo, dobra, to dobrze. Jeszcze podniosłem, no bo po co ja mam jechać tak jak on. Dobra, jeden lewo. No tak jeden lewo on ma zrobione, no to tutaj ten kawałek muszę wyciąć, bo... taki narożniczek. No i dobra, zaraz przejadę case'em. Bo case'a sobie wziąłem do przyczepy. Do przyczepy dzisiaj case'a. Dzisiaj case będzie miał robotę z przyczepami. Zawsze John jeździł z nimi, ale dzisiaj stwierdziłem, że wezmę sobie case'a, bo John Deere stoi sobie na środku asfaltu. Wstawiłem go na asfalcie, tak jak po ostatnim odcinku. Czyli no nie po odcinku, tylko po siewach jak skończyłem tutaj siać, no to po prostu go zostawiłem już tam. Nie zjeżdżałem. I on pisze, że Ursus, w sensie no Ursus, Zetor to jest. Że on będzie godzinę ten kawałek nawoził. Ale tu są górki, no to zobaczymy, nie? Jak to wyjdzie. Dobra, ideal jest pełny. No właśnie, ideal jest pełny. Dobra, ja sobie też rurę rozłożę tutaj. Ale pierw ideal sobie. Mamy 4-5 minut. John, ten, okay. Klas dopiero zjechał, zjechałem nim,
Bo stał też gdzieś na środku pola. O, Mati gra teraz w Farminga, widzę. To dobrze. A ja sobie Redsword nagrywam co godzinę. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo powiem wam, że trochę tego słonecznika mam. A właśnie jak... Ała. Jak cena słonecznika? Bo nie wiem, czy mogę jechać ją sprzedawać od razu. 2217, to dobra cena. A ile to jest najwyższa? Słoneczniki. 2400. 2400, ale to czekać znowu do pierwszego dnia wiosny, czy tam do ostatniego zimy. To nie, nie, nie. To wiecie co, ja to chyba jednak zrobię w taki sposób, że ja to będę po prostu sprzedawał. Będę sprzedawał za te 2200. Bo to jest 200 różnicy, no może wiem, że dużo, ale... Wolę teraz sprzedać i mieć później kasę na coś innego, nie? Dobra, dawaj case, dawaj. Właśnie nie wiem, czy nie sypanie w miejscu nie ustawić. Chyba tak zrobię, wie ta? Bo ja tutaj widzę, że on mi tutaj całego zbiornika nie da rady wysypać przez ten przejazd. Jeszcze 6 ton zostało. 5. 3. A nie, to CP jest, dobra. To CP jest, zapomniałem, że nie pracownik. Dobra, ale 2 tony mu... Dobra, a on już do końca pola sobie ogarnie, co? On już do końca pola sobie da radę. Na tym kawałku chciałem sobie pokosić ręcznie, a na tym drugim, już na tym dużym, no to ja już będę tylko case'em podjeżdżał. Do nich już tylko case'em będę podjeżdżał. No bo nie widzę sensu, żeby kosić. A... Jutro osina, znaczy jutro, no we wtorek, czyli jutro jest środa, a na jutro mam zaplanowaną chyba kolonię. I w czwartek Feldbrum. O, no tutaj już kółko zrobił chyba, jo? Jo, dobra, on tam jedzie do końca, bo on tam z tyłu gdzieś ma punkt. No i dobra, gdzieś kombajn jest tutaj gdzieś na górze. Dobra, dawaj, syp, morto, syp. Powiem wam, że czuję, że to będzie najdroższy sezon mój chyba. Będzie chyba najwięcej kasy zbiorę w tym sezonie, jak coś czuję. Mam 400 tego, mam 50 ton akurat jęczmienia, owsa jeszcze. No to tam za owsa, to tam za kokosy nie liczę, to tam myślę, że 100 tysięcy jak będzie, to będzie fajnie. No bo obiecuję 2000, czy tam 200. No ale jak będzie 2000, no to jak będzie 100 tysięcy, to też będzie dobrze. No to 100 tysięcy, no to już jedna szósta tego pola jest przede mną, tak? Ale myślę, że z tego słonecznika dużo zarobię. Liczę na ten słonecznik, że dużo da kasy. No tu pewnie jakaś... Kurde. Tylko jest problem, a nie, tu rzepak. Czyli tutaj jakieś pszenice będą musiały wlecieć znowu. To, że znowu jaka pszenica zasieje. Że tu podozły nie pozwali. No bo to soje chyba walne. Nie, muszę wreszcie soje walnąć, bo to masakra. No dobra, mówiłem, ten, że on tam to gdzieś ma kurs. No i dobra, soje. Dobra, pomyśleć muszę. Ale to później się pomyśli, jak to zrobić. Rozplanować pola. Bo na pewno chcę soje zasiać w tym sezonie. Żeby już tak ostatecznie ten następny sezon już mieć tak praktycznie, że końcowy, nie? Kurde, się mi brzuchu burcza, jeszcze do obiadu 20 minut. No, 19. Czyli akurat będzie pół godziny odcinek, tak jak miał być. Dobra, ten tutaj sobie sieje. No, myślę, że kolejny sezon to już będzie już praktycznie końcowy. Troszkę do tych pól, że na końcu dopiero będę kupione. Ale 50 zrobię sobie na pewno. Kupię. Teraz. I no, będzie mnie stać, to nie zastanawiam się, tylko kupuję od razu. Tam chyba jęczmień nawet rośnie. Się nie mylę.
No jedźmy. Fajnie jakby z tego... Kurde, to by musiało dać prawie 200 ton. Ale to jest możliwe. Nie, ej, to da. Ze słonecznika będę miał ten... Łatwo. Nie, ze słonecznika będę miał tam ten pole. Bo tutaj już mam pełną... Jedną pełną, to będzie, czekaj. To zaraz będzie koniec pola praktycznie. I z tego będzie jakieś 50 ton. A tamty jest przecież... Dwa albo trzy razy większy. No, także damy radę. Ideal. Kurde, nie wejdzie. Idealnie weźmie tego na zbiornik. Ja też chyba nie wezmę. Ale zobaczymy za chwilę. Ale się wszystko dowiemy, czy weźmiemy, czy nie weźmiemy. Ideal ma pełno, czyli on tam praktycznie za dużo nie skosi. A ja do ADT też będę miał około 16 ton. I co w takim razie zrobić? Chabą się wcina, bo ma pełno. Zastanawiam się, co on robi. Dobra, tu zrobimy taki trik masarniczy trochę. Taki nie do końca. Dobra, no to pierwsza jest pełna, czyli mam 32 tony. Czyli pierwszą mamy pełną. Bo oni po 16 mają, czyli druga też będzie pełna. Czyli dobra, jak się wysypie, to będzie druga pełna. Czyli jeden zestaw wyjedzie z tego pola. Ja muszę odwrotnie wjechać, bo ja będę od razu pełny. Będę miał od razu pełne przyczepy. Także ja muszę zrobić kółko. Żeby od razu wyjechać, bo on jak ten opuści header, to od razu wleci, nie? Dlatego muszę, najwyżej sobie połamę teraz słonecznika, ale walić. Dobra, ten kawałek słonecznika to tam... Tam prawie, że nic. Dawaj rurę, dawaj rurę, dawaj rury. Dobra, i sypił. Oj. Ściera dojebał. No dobra, ale zrobię tak. Wiem, że trochę nierealne, ale... No i z ideala nic nie ubywa. Nie ubywa, a z kombajna tutaj z Lexiona ubywa, także dobrze. Albo zrobię tak, o, zatrzymam kierowcę i usunę kurs już od razu, kliknę. A ja sobie to szybko wykoszę tym Lexionem i od razu się dosypię do pełnej przyczepy. Już tam dużo pewnie nie wejdzie. Za dużo to tam nie wejdzie do tej przyczepy, ale zawsze to troszeczkę dosypię, tak? I już wtedy będę miał jeden pełny. Tylko że tak się znowu dobra. Dobra, jedziemy tak, o, na pół headera. Znaczy no nie na pół, tylko na 3/4 headera. Żeby potem na pół headerka zebrać to, nie? To chyba nawet pół headera nie będzie. Coś czuję. A nie rodzaj roślin, tylko włącz mi tego, skład gleby, bo chcę zobaczyć, jak on tu ładnie mu idzie nawożenie. No jak on tutaj to nawiezie, to już wtedy tutaj już pójdzie, nie? Na te długie to. Jak się na długie wyciągnie, to zobaczcie, tak to będzie szło. No tak na styk to było. No i dobra, i o! Jeszcze 3,5 tony zbiorę. Także ładnie dało. I 67 ton dało z tego pola. Około. No to słonecznika tu podozmian, nawet nie pamiętam jaki był. Szczerze mówiąc, nie wiem jaki to był podozmian. Nie chcę strzelać, bo nie wiem ile to był. Ale dobra, dosypujemy te trzy
4 tony prawie, które i tak nie wejdą. Dobra, ale to na 700 weszło chociaż. No dobra, przynajmniej pełny zestaw mam, to tyle wiem. Dobra, generacja kursu. Urocia zrobimy sobie jedno. 11, ale tam burci, kurde. Nie ustawiam kolizji, w sensie tych. Do mijania przeszkód, no bo po co? Bo ja sobie sam ją minę. Kombajnem. Tylko chcę, żeby oni po prostu kosili. Jeden lewo miało być. Dobra. Od najbliższy od pierwszy punkt. Dobra, i lecimy. Teraz ideala, trzeba zapalić. Skopiować kursik. Lekcja na 900, dobra. Jeden prawo i lecimy. Tylko nie wiem, czy on nie zacapuje w ten słup chyba. Dobra, teraz tu jest szeroko. No, pozbyłem się tego jednego drzewka. Czy teraz może nawet jest na 18 metrów aż szeroko. Więc na spokojnie, headerami też się zmieszczę. No i dobra, i lecimy na skup szybko. Jak tam cena? 2018, czyli powoli sobie rośnie. Mówiąc Boże, a to jest ten przejazdowy, dobra. Czy zastanawiam, jaki to jest skup, ale to jest ten przejazdowy, to dobrze. Mam 10 tysięcy na koncie. Ładnie, podoba mi się to. I jednak ten panel, o, panel stoi tutaj, jakby ktoś pytał. Znaczy, akurat tak... Ja pierdolę. Tak ciulowo, lekko słońce pada, szczerze mówiąc. O nie, nie lubię tego. Czy coś buguje. Coś się zbugowało, wiecie? No, coś się kurwa zbugowało. No i dobra, i muszę zrobić w najniższy sposób. I zrobić to tak. Muszę wejść jeszcze raz na save'a, niestety. No nie, jeszcze te przyjechały. Co tak szybko? Dobra, kończymy ten odcinek. Nie ma sensu. Kończymy ten odcinek. Będzie krótszy, także na razie trzymajcie się. Cześć.